Szkoda, że nie mam szpilek, to bym ci dorównał wzrostem. No tak, no z tym się często dosyć spotykam, że jednak przewyższam swoim wzrostem zarówno kobiety, jak i mężczyzn. A wiesz, że niektórych mężczyzn to onieśmiela. Tak, wiem i spotkałam się z tym już wielokrotnie, dlatego szpilki dopiero teraz zaczęłam nakładać po udziale w konkursie tak naprawdę. Jak się czujesz po wygranej? Już kilka dni minęło. Tak, już minęło, ja odliczam, to minęło półtorej tygodnia, dokładnie. Czuję się niesamowicie, co prawda mam tyle obowiązków na ten moment, że czekam, aż w końcu odeśpię tak naprawdę po tej gali. Fantastyczne uczucie, w tym momencie muszę się wciągnąć w nowy świat, w nowe obowiązki, w nowe przeżycia, które są wspaniałe, ale zarówno troszeczkę też męczące. Na pewno nowi ludzie, nowa sytuacja, wiadomo, do tej pory byłam tylko studentką, w tym momencie czeka mnie zupełnie inne życie. Staram się te dwie opcje pogodzić, i bycie studentką, i wieczorami wychodzę na przykład taki event, jaki dzisiaj jest. Mam nadzieję, że mi się to uda. No właśnie, jesteś już na kolejnym evencie po wyborze. Nie oszałamia ci troszeczkę ten blich, troszkę biznesu? Czy gdzieś każdy sobie stara wyobrazić się, jak to mniej więcej wygląda od wewnątrz, od kuchni, że tak to powiem. Trochę się nie spodziewałam, że to aż tak wygląda, że aż tyle jest tych świateł, że aż tyle jest tych fotografów. Zazwyczaj jak widzi się gdzieś pojedyncze zdjęcia, ale to jest coś niesamowitego. Na pewno jestem z kolei na tyle silną osobą, że ten świat mnie tak nie wciągnie, że to nie będzie coś, co bez czegoś nie będę mogła kiedyś żyć. A właśnie to mam pytanie, jak fotografowie krzyczą tak do ciebie, Iza, Iza, w lewo, w prawo, to w którą stronę się obracasz? Stwierdzam, że wszędzie po troszeczku, trochę tutaj, trochę tutaj, trochę tutaj i jeszcze ewentualnie jeszcze jedna runda i znowu od lewa do prawego. No właśnie, ale nie obawiasz się tak troszeczkę, że będziesz tak długo miss jak Paulina Krupińska? Generalnie agencja, która zajmuje się teraz organizacją konkursu Miss Polonia, zmieniła się całkowicie, więc wiem, że został mi rok panowania i na pewno po tym roku znajdziemy nową miss. A co byś zrobiła, gdybyś miała zdjęcie z Donaldem Trumpem? Czy w ogóle byś sobie takie zdjęcie zrobiła? Czy myślę, że zrobić dla siebie jako takiej ciekawostki na pewno bym zrobiła. Teraz kwestia jakichś poglądów politycznych, ja się na taki temat nie będę wypowiadać. Zresztą to, że poglądy mamy każdy inny i mogłabym dostać również falę krytyki, jak i falę podziwu, ale zrobić bym zrobiła. Donald Trump był właścicielem, no teraz będzie prezydentem, ale kiedyś był właścicielem Miss Universe. Nie wiem, czy to jest ten konkurs, na który ty pojedziesz. Tak, dokładnie. Miss Universe jest konkursem, w którym będę brała udział. Dokładnie 30 stycznia będzie gala finałowa, 12 już wylatuję na Filipiny, więc czeka mnie ogromna przygoda, dużo obowiązków, ale i niesamowite wspomnienia, które na pewno będę pamiętać do końca życia. Więc być może będziesz miała okazję do spotkania z Donaldem Trumpem. Jak myślisz? Czytasz swoje o sobie komentarze w internecie. Tam ludzie są, no niestety, bardzo ostro oceniają. Jak się do tego ustosunkowujesz? Szczerze mówiąc, po pierwsze staram się nie czytać. Staram się nie wchodzić na takie komentarze. Na szczęście mam tak dużo zajętego czasu w tym momencie, a tak mało wolnego, że nie mam za bardzo czasu, żeby te wszystkie komentarze przeglądać. Jest mnóstwo komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, i tego się dowiaduję od swoich znajomych. Ale staram się do nich za bardzo nie wczytywać, bo wiem, że zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli gdzieś tą igiełkę wbić, żeby zabolało. Ja jestem na tyle silna, że do końca mnie to rusza tak naprawdę. A za wszystkie cudowne komentarze bardzo dziękuję. A co sądzisz o swojej urodzie? Ojku, ja zawsze cały czas powtarzam, że generalnie uroda, wypowiadanie się na temat swojej własnej urody, to jest najcięższe, co może być, bo jednak wszyscy mamy inny gust i ciężko jest mówić. Jeden woli blondynki, drugi brunetki, jeden szczuplutki, drugi troszeczkę o pełniejszych kształtach. Gdzieś chyba ta moja uroda została doceniona, więc mam nadzieję, że postrzegana jestem dzięki temu konkursowi i w odpowiedni sposób, w miły sposób na pewno, za co bardzo dziękuję. I zdobycie tego tytułu na pewno musiało być w jakiś sposób zasłużone, ale jednak ja też mam różny gust odnośnie kobiet, odnośnie mężczyzn, więc ciężko się na ten temat wypowiadać.